Plaża. To jakiś port. I jakiś okręt. Wejdźmy na pokład. Pogadajmy z nimi. O, sklep. Cześć, jestem Lena. Czym mogę służyć? Potrzebuję informacji. Mówią, że im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. Więcej informacji ode mnie nie uzyskasz. Chcesz obejrzeć mój towar? No dobra. Nic ciekawego. Tu jeszcze jeden sklep. Też nic nie ma ciekawego. Dobra, to... co ty nam powiesz? Och, moje flaki. Co z tobą? Co ze mną? Powiem ci. W zeszłym tygodniu zalałem się. Zacząłem grać z loczał i przegrałem. Byłem tak nawalony, że postawiłem moją śledzionę. Teraz on ją ma, a ja potrzebuję jej z powrotem. Sprzedałeś własną śledzionę? Tak, sprzedałem. Byłem pijany. Poza tym wydaje mi się, że Loczał doprawił mi drinka jetem. Potrzebuję z powrotem moją śledzionę, bo teraz nabawiam się wciąż infekcji. No dobra, rozejrzę się za nią. Naprawdę będę wdzięczny. Porozmawiaj ze sklepikarzem Loczał i powiedz mu, że potrzebuję z powrotem mojej śledziony. Dobra, wrócę. Ten sklepikarz to jest tam. Tej pierwszej dzielnicy, w Chinatown. Biegniemy tam. Oby jeszcze miał tą śledzionę. Wykonanie tego questu lub jeszcze tam jednego, dostępnego na tym statku, spowoduje, że kapitan będzie z nami rozmawiał. A ten co tu robi? To ten lekarz? Co tutaj? Tak, wyszedł. Szukam pewnych informacji. Szukam śledziony. Śledziony? Tak, Chip z Valdeza stracił śledziony w trakcie jednej z partyjek gry karcianej. Sprzedałem ją doktorowi Wongowi. Był nią zafascynowany. Aha, dzięki. No, doktora Wonga poznaliśmy przed chwilą. Idziemy go odwiedzić. Czym mogę ci pomóc? Podobno posiadasz cudzą śledzionę. Ach tak, dokładnie. Przygotuję ją sobie z czerwoną fasolką i doskonałym Chanity. Lepiej nie mówić, że potrzebujemy jej z powrotem, bo wtedy jej nie odda. Trzeba go naprowadzić na to, że to jest ludzka śledziona. Zdajesz sobie sprawę, że do tego wina powinna się podawać wątrobę, a nie śledzione, prawda? Ha, ja też oglądałem ten stary film. Ciekawe, o jaki film chodzi. Chwila, chcesz powiedzieć... Czy chcesz powiedzieć, że... Tak, to jest ludzka śledziona. To jest ludzka śledziona? Loczał nic mi o tym nie mówił. Powiedz swojemu przyjacielowi, żeby przyszedł tu w ciągu następnego dnia, a ja z chęcią mu ją zwrócę. Mam tylko nadzieję, że znajdziesz jakiś sposób na włożenie mu jej z powrotem na czas. Okej. Tak, tylko musimy właśnie jeszcze z lekarzem pogadać. Żeby przeprowadził operację.
Szczepienia z powrotem tej śledziony. Mam przyjaciela, któremu brakuje śledziony. Czy mógłbyś mu pomóc? Tak, mogę to zrobić. Będzie cię to kosztowało $1000. Zgadzasz się? No mam prawie 50 000, także... Nie ma sprawy. Powiedz swojemu przyjacielowi, żeby tu przyszedł. A ja go zoperuję. Dzięki! Dobra, wracamy na statek. Powiemy mu, że lekarz już na niego czeka. No, dzięki wykonaniu tego questa będziemy mogli porozmawiać z kapitanem tego okrętu. Hej, podobno udało ci się odnaleźć moją śledzionę. Czy doktor rozmawiał z tobą na temat wsadzenia jej we mnie z powrotem? Tak, i zażyczył sobie $1000. Już zapłacone. Naprawdę doceniam to. Wróć jutro, a zobaczę, w jaki sposób będę mógł ci pomóc. Lepiej, żeby tak było. Idzie. Na operację, a my może pogadamy sobie z nim. Głośno beka. Czego tu? Kim jesteś? Jestem Borsuk. Kiedyś miałem tu zespół. Nazywaliśmy się Tlące Popioły. Teraz robię tu za informatyka. A co robisz z tymi komputerami? Cóż, powiedzmy, że jestem specjalistą od wydobywania informacji. Co to znaczy? To znaczy, że mogę znaleźć dane, których potrzebujesz. Aha, no na razie nie potrzebujemy żadnych danych. A co możesz nam powiedzieć o tym tankowcu? O tym należy rozmawiać z Markiem lub kapitanem. Gdzie mogę znaleźć Marka? Marka zazwyczaj można znaleźć w barze. No dobra, dzięki. Przejdziemy się do tego baru. Nie, nie. Czy to chodzi o ten bar? Co mogę dla ciebie zrobić, kozak? Kim jesteś? Jestem Mark, tutejszy modrala i wszystko wiedzący. Więc mam pytanie. Co to za miejsce? To statek marynarki Poseidon Valdez, zwany też PMV Valdez. Jak chcesz więcej informacji o Valdezie, to najlepiej pogadać z kapitanem. Okej, okay, a mamy inne pytania. Kto tu szefuje? Szefuje? Nikt nami nie rządzi. Więc skąd się wszyscy wzięliście? Ach, z całego pustkowia. Słyszeliśmy różne rzeczy o San Francisco, przekazane nam przez starszych. Niektórzy z nas mają przodków, którzy mieszkali tu przed Wielką Wojną. Chcesz o tym usłyszeć więcej? Tak. Jesteśmy bandą muzyków, technicznych maniaków, artystów. Pomyśleliśmy sobie, że wrócimy do miejsca sławnego z artystycznej i osobistej swobody. Ja tu jestem, żeby dokonać prokreacji. Chcesz usłyszeć więcej? Powiedz więcej. Cóż, gdy już tu dotarliśmy, postanowiliśmy, że zamieszkamy tutaj. Dopóki albo nie znajdziemy sposobu na ruszenie tego tankowca, albo nie wymyślimy czegoś innego. Wymyślicie, jak go poruszyć? Sądzę, że kapitan znalazł rozwiązanie. Ale najpierw potrzebowalibyśmy paru elementów. Jeśli mam być z tobą szczery, to daliśmy sobie spokój ze zdobyciem ich samodzielnie. Mamy teraz inne plany. Jakie? Chcesz poznać nasze plany? Chcemy podróżować tak długo, aż znajdziemy miejsce niespieprzone jeszcze przez ludzką chciwość. A wtedy spróbujemy założyć lepsze społeczeństwo. A wiecie, jak to zrobić? Mamy nadzieję zrobić to, unikając pomyłek społeczeństwa. Do diabła, przecież nie może być już gorzej. No dobra, a powiedz mi o centrologach. Są szaleni, nie ufaj im. Chyba, że masz słabo na umyśle. Albo lubisz, jak cię ktoś wciąż kontroluje. Są zainteresowani tylko twoim szmalem i duszą. A bardzo prawdopodobne, że zniszczą jedno, aby zdobyć drugie. Widziałem to już wiele razy. A powiedz mi o Shi.
Ogólnie mówiąc, nie są źli. Są trochę nieufni wobec obcych, ale znowu w dzisiejszych czasach nie jest to zawsze taka zła cecha charakteru. Mają pewne dziwne zwyczaje i śmiesznie mówią, ale są w porządku. No dobra, na razie. Ciekawe, czy możemy już pogadać z tym kapitanem. Tu jest chyba wejście na mostek, tak. Słyszałem o twojej pomocy dla moich ludzi. Dziękuję. Jak mogę ci pomóc? Podobno ty jesteś tym, kto wie wszystko o tym statku. Ten statek to tankowiec Posejdona. Wyposażony jest w technikę, która przetrwała wojnę. Posiada KD, która pozwala na dostęp do pokoju nawigacji komputerowej. I transponder IFF, który broni go przed działaniem Posejdona. Co to jest transponder IFF? IFF, identyfikacja friend or foe, przyjaciel czy wróg. Oznacza to, że statek jest rozpoznawany jako przyjaciel, więc inne jednostki Posejdona, jak na przykład platforma wiertnicza, nie będą strzelać do ciebie, gdy już znajdziesz się w ich zasięgu. Aha, no i KD to taka technologia enklawy, która pozwala ci otwierać elektroniczne drzwi za pomocą karty. Zapewne takie coś można by znaleźć w jednej z ich baz, czy podobnym miejscu. Skąd to wszystko wiesz? Kiedyś służyłem w enklawie. Potem zrozumiałem, że to nie dla USA walczę, lecz dla bogatych starych drani, którzy nie chcą oddać swojej władzy. Zdezerterowałem i żyję teraz z bardziej uczciwymi ludźmi. A jak uruchomić ten statek? Jak pilotować tę krypę? Nalej do pełna paliwa. Spróbuj u centrologów lub u SI. Potem, jak już wszystko inne będzie załatwione. I naciśnij guzik. Resztą zajmie się już komputer. Jeśli wciąż działa, popłynie prosto do platformy wiertniczej, a oni nie będą strzelać, bo masz transponder IFF. Upewnij się tylko, że masz wszystko, co jest ci potrzebne. KD, działający komputer i paliwo. Proste, nie? Tak, na razie. A tak, musisz jeszcze zmusić komputer nawigacyjny do działania. Założę się, że znajdziesz części do niego w jednej z tych starych krypt. Dzięki, na razie. Tak, te części już znaleźliśmy w krypcie 13. Pojawiły nam się questy. Paliwo do tankowca. Te części trzeba zamontować. No i jeszcze trzeba znaleźć kartę wejściową. Tak, kartę wejściową na pewno znajdziemy w Navarro, w bazie enklawy. A paliwo to można wziąć od centrologów albo od SI, tak jak mówił nam ten kapitan. No, jeśli znajdziemy dla nich te plany latacza, o które proszą, to na pewno dadzą nam to paliwo. Zaraz, a teraz, kiedy pojawił się ten quest z paliwem, to on nam chyba może zlecić, żebyśmy uratowali jego dziewczynę. Właśnie, szukam paliwa. SI kręcą tu całym paliwem. Mógłbym zerknąć dla ciebie do ich głównego komputera. Mógłbyś? Dobra, ale będzie cię to kosztować. Ile? Najpierw musisz oddać mi pewną przysługę. Moja dziewczyna zgubiła się gdzieś na tankowcu. Znajdź ją, a ja zrobię to dla ciebie. Załatwione. No dobra, idziemy uratować tą dziewczynę. Jest gdzieś w ładowni. Ale jak już ją uratujemy, to nie będziemy nalegać, żeby to on wykradł te paliwo, bo potem oni by się na nim zemścili. I by przyszli i zabili. Tylko że tak, tam będą potwory. Jedne z najtwardszych w grze, więc pożyczymy Cassidiemu strzelbę Gaussa. No i trochę amunicji. Okej. Idziemy. Zaraz sam sobie broni zapomniałem przygotować.
Bozar oczywiście i może jeszcze pistolet Geusa. Podejdźmy jeszcze. Stracił 92. I Cassidy dobił go ze strzelby Gaussa. O, centaur. Okej, Markus go dobił. To teraz z Bozara w tego. O! Centaur też oberwał. I zginął. Przeładujmy i jeszcze raz. Załatwiony. A, tutaj idą. O, wisielec też szedł. To teraz... Markus jest na linii strzału. Więc z Bozara nie atakujemy. Użyjmy pistoletu Gaussa. O, właśnie, Markus oberwał. Przeżył. Załatwiony. Wisielec się pojawił, a masz. Przeżył. Dabij go, Suli. No, dobrze. Tak, karabin Gaussa jest naprawdę dobry. Ha, wstał. A masz. Nie koniec walki jeszcze? A, wisielce. A, tu jeszcze. O! Taki sam szkielet leżał przed kryptą 13 w Falloutie 1. Dobra, no musimy podejść. O, a to jest przecież ten. Wejście do krypty. Część wejścia do krypty. Czy oni znaleźli jakąś kryptę i zabrali sobie to? Czy może to... Ten okręt transportował jakieś części do krypt? Ciekawe. Nie, stąd nie możemy oddać strzału. A masz. Ups. Wstawaj, Markus. Z tego, co dowiedzieliśmy się w epie, to wisielce są odporne na prąd. Czyli innymi słowy, bronie energetyczne są słabe przeciwko nim. Dobrze, że mam broń palną. O nie, Cassidy'ego trafiłem. No, wreszcie zginął wisielec.
Haha, krytyk. Stracił 19 i 20. No jak na turboplazmę to mało. Podejdźmy i seryjka z Bozara. Leżysz. Jeszcze nie koniec? Aha, no tak. Wow, krytyk. 153. To teraz Bozar. Leży. I Cassidy go dobił. Wow, prawie 10 tysięcy PD. Jest tu coś może? Nie, nic. Rozejrzyjmy się tutaj. Dużo jakichś półek, ale nic tu nie ma. Komputer nie działa. A tutaj? Nic się nie dzieje. Aha. Tu włożyć kadę tankowca. Karta dostępowa, którą musimy zdobyć w Navarro. To w takim razie idziemy tu. A, centaur tu się jeszcze kręci. Dobra, z Bozara go załatwimy. Zginął. O! Jest ta jego dziewczyna. Ratunku. O, idzie za nami. A te komputery? Aha, uciekła. Nie, nic ciekawego. Wracamy. Zobaczmy, co nam teraz powie. Wielkie, naprawdę wielkie dzięki. Nie mam słów wyrażających moją wdzięczność za uratowanie jej życia. Czego sobie życzysz? Twoja wdzięczność mi wystarczy, do zobaczenia. O, 5000 PD jeszcze. Tak, a paliwo to zdobędziemy w inny sposób.